Małgorzata Marczewska. Dzień dobry. Dżungla w sercu miasta. Coś, czego mi najbardziej brakuje na co dzień. No ale oczywiście nie mogę sobie pozwolić na taki komfort, żeby tutaj bywać cały czas. Natomiast mogę tu wpadać czasami i odnajdywać w sobie to, co najbardziej pierwotne, to, co daje to poczucie wolności i przynależności, po prostu odnajdywać siebie w tym zaśmieconym rzeczami, informacjami, presjami i zajętościami w świecie. I myślę, że takie miejsce to jest coś, czego coraz bardziej będziemy potrzebowali z dnia na dzień, żeby wracać do siebie, żeby spotykać się ze sobą, żeby sobie zadawać pytania, żeby update'ować to, kim jesteśmy, uaktualniać swoją świadomość, bo przecież zmieniamy się cały czas. To będzie wspaniałe miejsce. Takie miejsce, które pomoże stworzyć coś dużo, dużo lepszego w przyszłości dla swojego życia. Marzą mi się te spotkania z ludźmi, rozmowy o tym, kim jesteśmy, co jest ważne, czego naprawdę potrzebujemy, czy to, co robię dzisiaj, ma sens i co marzę, o czym marzę w przyszłości, w jakim świecie chciałabym żyć. To jest to, czym zawsze się zajmuję. Byłoby wspaniale, gdybyśmy się uczyli swoich uczuć, uczyli swoich myśli, uczyli swoich marzeń. Zawsze, regularnie, od czasu do czasu. Nigdzie nie dzieje się to lepiej niż w takim miejscu. Miejska dżungla w sercu miejskiej dżungli. Nie ma nic lepszego. Co mogę jeszcze powiedzieć? O zajęciach, które byśmy chcieli tutaj robić. Tak, no to jest ważne, żeby to miejsce, ten domek. Żeby się nauczyć, że to, co mamy w głowie, jest do wykorzystania, tylko nie zawsze to dobrze wykorzystujemy. Że świadomość jest czymś, czego można się nauczyć, że intuicja jest czymś, co można rozwijać, że uczucia są do tego, żeby czuć siebie i swoje życie. I to są moje ukochane zajęcia. Taki i elementarz emocjonalny, spotkania w małym czy w większym gronie, popatrzenie sobie w oczy, zadanie paru pytań, odpowiedzenie na nie. W końcu tylko nasze odpowiedzi są istotne. I taka sztuka życia. Art coaching traktuję jako szukanie siebie dla sztuki życia. Nie tylko sztuki sztuki. Myślę, że to wszystko tworzy jakąś kulturę, w której naprawdę chcemy żyć. Więc może jakaś szkoła świadomości, szkoła uczuć. Po prostu uczmy się siebie. I tyle. Takie spotkania. Dla tych, którzy chcą. Cześć, Sesna. Więc to jest cudowne miejsce, żeby to kontynuować. Tyle lat pracy, spotykanie tak fantastycznych ludzi. Nie można sobie nic lepszego wymarzyć. To jest moja rzeczywistość. Może się zachęćmy. Także jeśli przyjdziecie albo wesprzecie, to może tutaj będzie dla was miejsce do spędzania. No tak, bo przecież takie miejsce jest fajnie zrobić wspólnie. To znaczy, jeśli czujecie, że to ma sens, żeby gdzieś niedaleko było piękne miejsce w pięknym miejscu, w pięknym albo mniej pięknym mieście, żeby każdy mógł przyjechać, żeby mogli przyjeżdżać ludzie, nie wiem, z Polski, ale też z całego świata, że gdzieś tam się zacznie, ktoś zacznie jakiś pomysł, czy my zaczniemy jakiś pomysł, który pomaga nam odkrywać siebie i troszeczkę nauczyć się odpoczywać i dystansować i update'ować i trochę być poza siecią. Jeśli czujecie, że to jest ważne dla naszej przyszłości, to byłoby fajnie, gdybyście się zaangażowali i pomogli nam stworzyć tą chatkę w tym miejscu.